W dzisiejszym fleszu mamy dla Państwa relację z obchodów Święta Niepodległości. Pokażemy, na czym polega projekt Przygoda z nauką oraz przedstawimy bieżące informacje z naszej gminy. W ramach obchodów Święta Niepodległości odbyła się uroczysta msza święta oraz symboliczne złożenie kwiatów w hołdzie wszystkim walczącym o wolną ojczyznę. Wójt gminy Dariusz Wądołowski w swoim przemówieniu nawiązał do poświęcenia kobiet, które w dzisiejszych czasach mają ogromny wkład w ochronę życia i zdrowia Polaków. Odniósł się też do kwestii poszanowania wolności i prawa we współczesnej Polsce. Mieszkańcy naszej gminy mieli okazję wysłuchania i obejrzenia wirtualnego koncertu przygotowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Ułani, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Przygoda z nauką to tytuł kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który realizujemy obecnie w naszych szkołach. Tym razem chcemy zabrać nasze dzieci w podróż po świecie naukowych eksperymentów i naszych zmysłów. W szkole w Niewieścinie zorganizowaliśmy nowoczesną pracownię przyrodniczą, dającą możliwość przeprowadzenia wszystkich doświadczeń przewidzianych podstawą programową z chemii, biologii i fizyki. W tak zorganizowanej przestrzeni każdy może poczuć się naukowcem. W szkole w Serocku utworzyliśmy salę integracji sensorycznej. To niezwykła bajkowa przestrzeń, w której dzieci poddawane są wielozmysłowej stymulacji, a głównym jej celem jest tworzenie możliwości odbierania nowych bodźców i doświadczeń. Przebywanie w takiej sali pozwala na uspokojenie, wyciszenie, relaksację oraz otwieranie się na świat zewnętrzny. Zakupiony sprzęt pozwala na prowadzenie ćwiczeń rozwojowych oraz terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W sali pod opieką swoich nauczycieli oraz we współpracy z rodzicami mogą korzystać dzieci ze wszystkich naszych szkół i przedszkoli. Mieszkańcy Łowinka doczekają się jeszcze w tym roku nowego chodnika przy ulicy Dębowej. Gmina przekazała na ten cel 100 tysięcy złotych. Powiat, który jest realizatorem, dołożył 30 tysięcy. Dzięki temu powstaje chodnik na odcinku 200 metrów o szerokości 1,5 metra. Również w Łowinku trwają końcowe prace na ulicy Leśnej. Natomiast w Niewieścinie inwestycję drogową na odcinku Niewieścin-Suponin możemy uznać za zrealizowaną. Z kamerą zajrzeliśmy też do Serocka, gdzie inwestor rozpoczął budowę gazociągu, stwarzając mieszkańcom alternatywę dla ogrzewania domów. Dzięki temu w przyszłości możemy ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. W związku z możliwością pozyskania pieniędzy przez gminę na realizację projektu zagospodarowania przestrzeni, wójt gminy w listopadzie ogłosił plebiscyt. Mieszkańcy Pruszcza głosowali na wybór miejsca, które w przyszłym roku zostanie przeznaczone do zagospodarowania. 141 osób oddało swój głos na projekt zagospodarowania terenu przy targowisku w Pruszczu. Teren przy cmentarzu zyskał 13 głosów. W odpowiedzi na apel wojewody kujawsko-pomorskiego oraz wójta gminy Pruszcz powstały na naszym terenie dwa punkty poboru wymazów w kierunku koronawirusa. Jeden punkt należy do spółki Nowy Szpital i ustawiony jest w Pruszczu przy ulicy Poniatowskiego, przy budynku dawnego ośrodka kultury. Drugi punkt funkcjonuje przy przychodni Almedic na ulicy Łowińskiej. Dzięki temu możemy uniknąć kolejek oraz skorzystać z bezpiecznej i wygodnej opcji pozostania w samochodzie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w okresie pandemii gminna biblioteka publiczna zamontowała w Pruszczu i w Serocku książkomaty, czyli wrzutnie na zwrot wypożyczonych książek. Urząd gminy nadal jest otwarty dla Państwa, działa w trybie hybrydowym i pracownicy cały czas obsługują wszystkie bieżące sprawy, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Działa również gminna komunikacja autobusowa, żaden z kursów na terenie gminy nie został ograniczony. W związku ze zbliżającymi się świętami zachęcamy wszystkich do akcji Onko Gwiazdory. Goksir Pruszcz przygotował specjalne pojemniki do zbiórki w recepcji hali widowiskowo-sportowej. W terminie do 4 grudnia można tam zostawić podarunki, które zostaną przekazane dla dzieci. Opiekunem akcji jest pani Agnieszka Cielepak. Zachęcamy do pomagania, ponieważ przynosi to wiele radości.